Witam serdecznie, trzeci dzień turnieju, prawdopodobnie mój ostatni, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na bank się nie wykupuje, bo popatrzcie co tu się wydarzyło. Jedna wygrana na zachętę i później seria przegranych, także nawet nie ma co zbierać. No dobra, mamy tak, mamy Cypriana, mamy Mieliki. Więc na pewno muszę wziąć dezaktywację z klocka. I muszę na pewno wziąć coś na miniony. Czyli Gormek. Może tak. Zobaczmy. Całkiem sporo żółtego i się boję, że już zepsułem to. Zaczynają oczywiście wyskakiwać już miniony od druida, czyli to co mówiłem w niedzielę. A czerwonych jak nie było, tak nie ma. Będę szukał dalej żółtych. I dalej będę szukał żółtych. Oczywiście Liksiu pewnie od nich uderzy w moją Liksiu. Okej. Okay. Tyle, że ja bez czerwonych nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra, spróbuję tu znaleźć czerwone. Dlatego nie lubię krwawej jatki, bo okej, to, że nie załaduję kolena, to jest zrozumiałe, jest to wolna karta. Biorę na to pełne ryzyko, no ale kurczę, Gormka. Chyba popełniłem błąd. Z tego względu, że mogłem dojść do czerwonych rundę wcześniej, a teraz Liksiu oczywiście odpala. No ja muszę zbić oczywiście tego Kalo. I muszę bić teraz, bo mam minus na 4 tury ten minus. Dobra, udało się to ugrać, ale czy było łatwo? Nie powiedziałbym. Okej, no tutaj nie potrzebuję już Gormka. Więc wezmę Proteusza. Przyszedł czerwony diament i tak w sumie liczyłem trochę, że on wpadnie. Prawa strona jest kompletnie niegroźna. W tym momencie powinno być już zwycięstwo, raczej dwóch lekarzy nie jest w stanie tego ugrać. On oczywiście może mi odbić specę od Liksiu i Proteusza.
Po wszystkim. Eliksiu i Proteusz. W sumie trochę się wykluczają, trochę nie. Okej. Lecimy dalej. Teraz tak, potrzebuję 12 klocków czerwonych. Było 5, 7, 9. Ok, jest, jak dobrze liczę, 12. I tutaj tak samo, oczywiście ta strona dla mnie jest groźniejsza, ale zrobię chyba tak, nie popełniając błędu, żeby Unite mnie nie wykończył jak wczoraj czy tam przedwczoraj. Edmond ma 75% szans na opory, więc dlatego biłem w tą prawą stronę. Ok, wpadła trucizna. Więc jestem już praktycznie w domu. Dobra, ten przeciwnik jest chyba jednym z najprostszych, jakich do tej pory spotkałem. Klasyczny Cyprian nie jest zbyt mocny, a przynajmniej nie powinien być. Ok, w tym momencie mam już wszystkie czerwone. Nie do końca chciałbym bić w kontratak, więc spróbuję go ściągnąć. Dwie tury. Nie, nie będę czekał. Trzeba było chyba tą stronę ściągnąć lewą, bo tutaj mam czerwone klocki na pusto. Ale dobra, trudno. Jest jak jest, więc idę już tutaj. I oczywiście, tak jak mówiłem, to była prosta obrona do przejścia. Niewiele tutaj potrzeba było, żeby to ugrać. Ok, tutaj są miniony i one dosyć są problematyczne, bo palą. Więc weźmiemy sobie tego. Czemu w ogóle Gormek miał 17 oddział? Dobra, znowu jest taka dosyć czerwona plansza. Niby coś jest, ale nie ma. I teraz tak, spróbuję coś więcej znaleźć. Kurczę, był diament, ale go ukradli. No dobra, mam 3, 6, 10 bodajże, to teraz mam już 13. Nie będę czekał na miniony. Okej.
wygląda na to, że jeszcze chyba będę miał szansę jutro zagrać. Chociaż nie wiem, to chyba jest czwarta walka, a nie piąta. Więc nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Dlaczego gram w ogóle takim składem, że tylko wymieniam jedną kartę? No dlatego, że mam tutaj te podwójne przebicia. Mam jakieś tam fajne czerwone oddziały pod event. Dlatego te kolejne tak forsuję, bo po prostu są to mocne karty, wymagające 12 klocków, żeby się odpalić. O, jednak to była piąta walka, więc dzisiaj te obrony były ciut łatwiejsze niż wcześniej. Pewnie to wynika z tego, że wczoraj przegrałem dwa razy. A obrona nie dźwignie się już nawet na D. Ale z dobrych wiadomości jutro jeszcze powalczę. Wieży SUV tej edycji nie będę kręcił, dalej będę się starał o top 100 raczej wbić. Ale nie kręcę jej z tego względu, że dopiero co była miesiąc temu. A styl gry jakby się w ogóle nie zmienił. Te same karty biorę, także z tego to wynika. No nic, dajcie znać, jak wam idzie turniej, czy dalej walczycie. I trzymam kciuki oczywiście za każdego z was, żeby doszedł jak najwyżej.